Mieszkańcy Wałbrzycha czują się oszukani działaniami prezydenta oraz zespołu orzekającego, które szkoły mają zostać zlikwidowane. W skład zespołu wchodzi m.in. Zygmunt Nowaczyk z SLD oraz córka radnego Rady Miejskiej Joanna Dobrowolska. Zdesperowani mieszkańcy zbierają się w szkołach, kościołach i na ulicach, protestując przeciwko decyzjom i propozycjom władz miasta. Jedno z takich spotkań miało miejsce w Radzie Wspólnoty Samorządowej w dzielnicy Sobięcin, na której władze chcą zlikwidować aż dwie szkoły, podstawową i gimnazjum. Na spotkanie zorganizowane przez mieszkańców dzielnicy przybyło kilkoro radnych, głównie z WWS. Pamiętacie z poprzednich lat, ile razy tak było, że prezydent Kluczkowski, jak coś było niewygodne, mówił: ale przepraszam, ale budżet podejmuje Rada. Ale czy ktoś zapytał, a kto przychodzi i ten budżet formatuje? Kto go daje Radzie? No prezydent. Więc oczywiście, jeżeli prezydent ma taką koncepcję, a to od niego wyszła ta koncepcja, bo kto zlecił powołanie zespołu? Kto każe dzisiaj robić jakieś analizy? I powtórzę to, co powiedział Mirosław. Kto spotyka się najpierw i liczy szable? Bo dla mnie to tak, jakby policzono jakieś szable, pewien grunt w gronie swoich koalicjantów czy swoich rdzennych klubów. A gdzie reszta radni? Ja dzisiaj wolałabym, żebyśmy mieli tą wiedzę konkretną. Ja jestem przeciwna zamykaniu tych szkół. Jakiekolwiek argumenty pan prezydent przytoczy, że nie wiem, 5 lamp, kawałek drogi, chodnik jakiś i tak dalej, to do mnie nie przemawia, bo naprawdę te dzielnice, Sobięcin, Rusinowa, to są dzielnice, w których nie ma żadnych centrów, nie ma. Najpierw robi się konsultacje, potem podejmuje się decyzje, zgodnie z prawem taką decyzję podejmują rady. A nie najpierw ogłasza się decyzję, a potem się stara się uzasadnić się za wszelką cenę. Tak naprawdę konsultacje i w ogóle decyzje, jeżeli w ogóle zapadły, bo ja od nich nic nie wiem, to odbyły się pomiędzy radnymi, którzy reprezentują w Radzie Sojuszu Demokratycznej Platformy Obywatelskiej, i panem prezydentem. Na sali znalazła się również radna Stefania Pawełek z SLD, która tłumaczyła zebranym, że rozmawiała z prezydentem, a ten obiecał jej, że nie będzie likwidacji szkół na Sobięcinie. A skąd pani wie, że ta 17 będzie zlikwidowana? Że decyzja nie zapadła, to po co pani przyszła przekonywać ludzi tutaj, żeby walczyli o szkoły? Decyzja zapadła, to jest nawet na internecie, rozumie pani? Pani się po prostu sama spotyka i pani sama rozmawia, pani sama jedna. Pani chyba wiedzie, że decyzja nie jest podjęta, a wszyscy już wiedzą, że decyzja jest podjęta o likwidacji. Czy pani zapewni nas na 100%, że nie będzie? To z kolei jeszcze bardziej zaogniło sytuację, ponieważ zebrani mieszkańcy Wałbrzycha nie dali się przekonać do sugestii radnej z SLD. Decyzja nie została jeszcze... To teraz proszę nam powiedzieć, czy pani będzie głosowała na to, żeby zlikwidować... Ten pan zadał pani jedno proste pytanie. Jest bardzo prosta odpowiedź, tak lub nie. Czy SLD będzie głosowało za likwidacją szkół, czy nie? Niech pani nie mówi mi tak czy nie, proste. Prosta sprawa. Okazuje się, że niekoniecznie niektórzy radni są przygotowani do rozmów z mieszkańcami, którzy na nich wcześniej głosowali. Teraz wychodzi na to, że społeczność jest niczym, a władza jest wszystkim, a co do wyborów przyjdzie, to społeczność wtedy będzie najważniejsza, prawda? Czy trzeba takiego nieszczęścia w Sobięcinie, żebyśmy my się tutaj spotkali? Przede wszystkim przez lata Sobięcin jest oszukiwany, jest wykluczony społecznie absolutnie, a my się tak na wszystko zgadzamy, milczymy, jakie spotkanie z prezydentem, przychodzi kilkanaście osób, a trzeba by mu wreszcie wykrzyczeć, że to miasto to nie tylko Piaskowa i Podzamcze, miejsca, w których się wygrywa wybory, bo tam się ładuje pieniądze, tam się ładuje wszystko. Jeżeli w poprzedniej kadencji
Ja walczyłam o Orlika tutaj u nas w Sowięcinie. Wszyscy radni, oczywiście spod Zamcza, z Piastowej, nie wiem, pamiętacie. Zostały zamknięte w mojej kadencji, jak byliście. Ale do tego też dojdę. Do tego też dojdę. Wszyscy walczyli o to, żeby nie było tego. Ja też tego walczyłam, żeby nie zamykali. Dzisiaj żebyście wreszcie przestali się kłócić, a zaczęli działać na nas. No właśnie, ale ja tak, proszę pana. Tak jak góry oszukujecie nas, tak i na dole też nas oszukujecie. Cały czas wy jesteście tylko po to, abyśmy my na was głosowali, aby nas to okazać. Koniec. Nie powiedzcie, że to skoro skłamstwo na to. Ja bardzo panią przepraszam, nie chcę chodziła. Pani Bożena, pani nie ma siły przebicia, pani nawet prezydent oszukuje, a pani jest policjantką. Jak pani nic nie da, to się dowiaduje. Prezydent w oczy nam powiedział, że zamyka dwie szkoły tutaj. A pani nic nie wie, a pani jest policjantką. Nie ma takiej decyzji o zamknięciu. Spośród zebranych na sali osób padały różne propozycje i sugestie co do tego, dlaczego likwiduje się akurat te szkoły, które wykazał zespół opiniujący. Proszę zwrócić uwagę, jakie szkoły zostały wytypowane. Gimnazjum nr 5, remont elewacji, wyremontowana szkoła. Szkoła nr 17, w bardzo dobrym stanie na Ruszynowej, gdzie praktycznie warunki są idealne. Proszę przekazać stowarzyszeniu, wezmą najbliżsi koledzy. 10 lat szkoły wyeksploatują, wykorzystają bazę dydaktyczną. Po 10 latach oddadzą. Proszę szkołę zamykać, bo szkoła się opłaca. Dzielnica Sobięcin jest bardzo po prostu odbiega od innych dzielnic. No, Podzamcze, Piaskowa Góra to jest inny świat, Sobięcin jest całkowicie innym światem i ja odbieram wrażenie tak jakby ktoś chciał po prostu celowo tą dzielnicę zniszczyć, zrobić z niej slumsy, getto. To jest nie tylko moje słowa. To są słowa bardzo dużej ilości ludzi, z którymi też rozmawiam. Spotykamy się i w szkole, i spotykaliśmy się czekając na pana Szełemeja też w szkole, który miał przyjechać, nie dojechał. Myśmy czekali od godziny 10 do godziny 13. Grupka chyba z 20 rodziców, żeśmy w tej szkole się wymarzli po prostu. Pan Szełemej był wtedy na Rusinowie, potem miał inne spotkania, no nieważne. W każdym bądź razie pierwsza jest sytuacja mieszkań. Ja również też tutaj byłam w telewizji właśnie pokazując te mieszkania. Właściwie telewizja sama do mnie przyszła. W takiej sytuacji jak ja mieszkaniowej jest tutaj no chyba 90% ludzi. A nawet bym powiedziała 100% Dolnego Sowięcina. A jeszcze do tego likwidacja szkoły, która jest naprawdę, no funkcjonuje wspaniale. Mam porównanie, ponieważ jedno z moich dzieci uczyło się w innej szkole, drugie dziecko uczy się w tej szkole. Szkoła naprawdę ma bardzo wysoki poziom tutaj. Rzeczywiście na Sobięcinie nic się nie dzieje. Nie to, że się mało dzieje, to się nic nie dzieje. Tutaj jest tak naprawdę dzielnica zapomniana przez Pana Boga i ludzi. I rzeczywiście szkoły są takim jedynym ośrodkiem kultury. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek przedstawienia, o jakieś wspólne życie, integrację młodzieży, dzieci, to tylko i wyłącznie te szkoły. Tym bardziej, że Szkoła 17, oprócz tego, że prowadzi taką działalność kulturową, no to dysponuje biblioteką szkolno-publiczną, z której mogą korzystać wszyscy mieszkańcy. Ma rzeczywiście zaplecze sportowe. No i przede wszystkim ma świetlicę środowiskową, która w znacznym stopniu rozwiązuje też problem wielu rodzicom, którzy pozostają w pracy dłużej niż ich pociechy w szkole. Także uważamy brak jakiejkolwiek zasadności zamknięcia szkół obydwu na Sobięcinie i tym samym pozbawienia mieszkańców Sobięcinia, chociażby ośrodka kulturowego. Pomijam, że szkół i dostępu do edukacji. No a proszę też wziąć pod uwagę fakt, że Sobięcin to jedna z najbiedniejszych dzielnic w Wałbrzychu. Bo tu po prostu tylko chodzi o szkołę, właśnie pracuję w szkole nr 17 i jest kwestia mało dzieci. To może do nas do szkoły niech dzieci przyjadą. Jest szkoła wyremontowana, dlaczego na Białym Kamieniu, nie wiem, jest, może się mylę, dwie czy trzy szkoły podstawowe i my mamy jechać na Biały Kamień, a może rzeczywiście niech do nas dzieci z Białego Kamienia przyjadą, jest ta sama droga. Swoją opinię co do likwidacji szkół i tym samym degradacji i tak zapomnianej już dzielnicy wyraził m.in. przewodniczący RWS Sobięcin. Szanowni Państwo, dzisiejsze spotkanie w Radzie Wspólnoty Samorządowej Sobięcin-Gaj dowiodło, że jest w nas siła, która nie dopuści do tego, aby obie szkoły zostały zamknięte w jednym czasie. To jest po prostu niemożliwością. 200 uczniów chodzi do jednej szkoły, ponad 200 chodzi do drugiej szkoły, do czwartego gimnazjum i do 17. I teraz naraz zamykamy, bo koszty ekonomiczne się nie zgadzają panu prezydentowi. Z całym szacunkiem dla pana prezydenta, ale ta sprawa nie będzie załatwiona do końca. Myślę, że radni dołożą starań i zagłosują tak, aby ten Sobięcin jednak się utrzymał, uchował się.
Kto, proszę Państwa, przyjdzie zamieszkać do takiej dzielnicy, w której nie ma szkoły podstawowej? Nikt. Po co wtedy będzie nam w dzielnicy potrzebny żłobek, jeżeli pozostaną tylko emeryci, renciści, alkoholicy i analfabeci? Taka jest przykra prawda, która nas czeka. Sytuacja, którą wcześniej podgrzała radna Pawełek, zaogniła się w momencie, kiedy nie zgodziła się na udzielenie wywiadu przed kamerą telewizji Twoja, wspominając równocześnie, żeby nie pokazywać nagrania na antenie telewizji. Panie reprezentuje nasz czy pana prezydenta? Może pan dać tą kasetkę, ja w internecie puszczę. Nie będzie pan prezydenta. Proszę pani, państwa, nie będzie, inne nagranie z urzędu. Tak jak pani ma przestępcy, że mają takie coś, to pani też będzie. A po co pani tu przyszła? Jak pani się boi, po co? Przyszłam do państwa. Ale przed chwilą pani każe mi puszczać materiały, nie ma zbyt. Proszę panią, ale naprawdę tak nie było. No jak nie? To, że ja nie mam uszu, proszę panią. Niech pani idzie na emeryturkę, odpocznie sobie. Pani już powinna iść na emeryturę. Pani chyba w konkretnej sprawie, dużo w sprawie... Dziękuję bardzo, spotykamy się za miesiąc, zobaczymy, kto miał prawdę, że państwo tutaj i my zobaczymy. Dziękuję bardzo. Jakby pani miała rację, to ja będę się kajał. Radna Pawełek zapytana podczas sesji rady o to, czy czuje się oszukana przez prezydenta po tym, jak według niej powiedział, że nie będzie likwidacji szkół, odpowiedziała w ten sposób. Nie czuje się pani oszukana po tym, że jak powiedział prezydent wcześniej, że nie będzie likwidacji? No może nie powiedział całkowicie, że nie będzie żadnej szkoły w likwidacji. Myślę, że pana prezydenta też budżet zmobilizował do tego, żeby część szkół likwidować, bo tak jak powiedziałam, 34 miliony trzeba dać na oświaty, jednak to są duże środki finansowe, teraz 7% ta podwyżka dla nauczycieli, jednak no musi szukać, no jednak, bo jeżeli nie zlikwidujemy jakiejś szkoły, no na pewno jakąś musimy, to nie tylko w naszym Wałbrzychu, bo widzę i w Łodzi i w inne miasta też likwidują szkoły, jeżeli nie zlikwidujemy, braknie nam na wypłaty dla nauczycieli i też przyjdą do nas i będą protestować, że nie mają pensji, także naprawdę musimy zrobić przykry bardzo krok, ale niestety nieunikniony. Już w pierwszych dniach 2012 roku mają się rozpocząć kolejne spotkania w szkołach, tym razem z udziałem prezydenta Romana Szołomeja.